Że więc na początek no, serdecznie witamy w Nowym Sączu. Witam wszystkich. Odkąd odszedł, znaczy odkąd z sandycji nie pracuje już trener Radosław Morożkowski. pojawiało się bardzo dużo nazwisk mogących go zastąpić, w tym również Pana. Czy w momencie, gdy otrzymał Pan propozycję właśnie z Nowego Sącza, długo się Pan nad nim zastanawiał? Yy, to znaczy tak, muszę powiedzieć, że gdzieś tam nie mając pracy, byłem na bieżąco z tym, co się dzieje w Ekstraklasie. Śledziłem gdzieś tam doniesienia różne i rzeczywiście przewijało się sporo tych nazwisk. Zazwyczaj tak jest, że jak o kim się dużo mówi, to, to później nic z tego nie wychodzi. I ja dostałem, przyznam się szczerze, propozycje no niespodziewanie, bym powiedział, z mojej strony. Ale czy długo się zastanawiałem, to jest kwestia tego, jak to postrzega pewne rzeczy. Myślę, że miałem. Wystarczająco czas na to, aby się zastanowić i podjąć taką decyzję. Co przekonało Pana, żeby właśnie podjąć pracę w Sandecji. Jest to wyzwanie. Nie ukrywajmy, bo na pewno wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że będziemy walczyć o utrzymanie i taki jest główny cel. Natomiast no, ja nie boję się wyzwań. Byłem już w kilku, w kilku klubach, gdzie. Powiedzmy, były różne może cele, ale, ale ciągle gdzieś w każdym klubie jakaś presja jest w wyniku i to nie jest mi obce. Sandecja jest beniaminkiem, wszyscy o tym wiemy i, i... Na pewno przed sezonem też muszę przyznać, w mojej ocenie, no spodziewałem się, że może to być trudny sezon dla, dla sandycji, ale te sezony pokazują, że to wcale nie jest tak, że Beniaminkowie są najsłabsi w lidze i, i spokojnie można tutaj utrzymać, zdobyć tyle punktów, aby, aby wystarczyło właśnie na to, aby w Sączu w przyszłym sezonie też była ekstra klasa. Tak jak powiedział, Pan powiedział, jest to wyzwanie zarówno dla Pana, jak i dla zespołu, ale patrząc na to, co piłkarze grali, jak, jak prezentowali się na boisku w trakcie tego roku 2017, można powiedzieć, że jest on chyba wykonalne. Jak najbardziej tak. Myślę, że jest to zespół, który na pewno wymaga jakichś tam wzmocnień. Jest to zespół bardzo doświadczony, co ma swoje też plusy, ale patrząc na te mecze, szczególnie gdzieś tam początek sezonu, to Sandecja gra dobrą piłkę i sprawiła kilka naprawdę niespodzianek. Powiedział Pan wcześniej, że mimo tej przerwy w pracy scenicznej obserwował na bieżąco rozgrywki lotnicze klasy. Jak Pan ocenia ogólnie całe rozgrywki i jak Pan postrzega w nich sandecję? No, rozgrywki jakby potwierdzają się z roku na rok, że, że tutaj w tej lidze każdy może wygrać z każdym. Ten sezon pokazuje to, że Górnik zabrze, który grał razem z Sandecją w tamtym sezonie w pierwszej lidze. To Sandecja awansowała z pierwszego miejsca. Górnik do końca jakby nie był pewny tego awansu, i, i, i powiem szczerze, że patrząc na te rozgrywki pierwszoligowe, to ja bardzo wątpiłem w to, że górnikowi się to uda. A teraz. E... Można powiedzieć, że jest to największa rewelacja tych rozgrywek. Zajmują drugie miejsce. Mieli ogromne szanse na to, aby być liderem na, na, na tą przerwę zimową, więc tutaj, jakby ten skład górnika nie zmienił się w stosunku do tego, jaki był w pierwszej lidze. Skoro Sandecja tam zajęła pierwsze miejsce, a Górnik awansował z drugiego, to znaczy, że ten zespół też stać na to, aby spokojnie w tej lidze się utrzymać. W takim razie, to na koniec zostaje rzucić powodzenia i utrzymania Sandecji w lotu eksklasie. Nie dziękuję, natomiast myślę, że praca, którą będziemy wykonywać, przyniesie dobre efekty. Mam Dużą wiarę w to, że uda się tego dokonać.